Cześć, witajcie serdecznie. Jeszcze chwilkę poczekamy, niech się wszyscy zbiorą. Nie ma spóźnienia, dzisiaj jest nawet punktualnie, całkiem punktualnie. Dobra, jeszcze się wyostrzę. Mam nadzieję, że to coś da. Dobra, no okej. Witajcie serdecznie, witajcie w podsumowaniu Grand Prix Rosji. Dużo emocji, wreszcie mieliśmy wyścig w Soczi, który oglądało się z przyjemnością. Nie była to procesja, nie było czekania na jakieś nieprzewidziane zdarzenia, na jakieś wypadki. Zauważcie, i to warto docenić, Grand Prix Rosji okazało się takim wyścigiem, który ukończyli prawie wszyscy kierowcy. Ten, który się wycofał za sprawą awarii, powiedzmy, tak to nazwijmy. To o tym jeszcze przyjdzie mowa powiedzieć, przyjdzie pora powiedzieć. Natomiast no, nie było żadnej czerwonej flagi. Tych wydarzeń, które w ostatnich kilku miesiącach dość często lubiły się pojawiać w Formule 1, a nie koniecznie są przyjemnymi wydarzeniami, które gdzieś tam mieszają w stawce. Tym razem naprawdę wszyscy pojechali czysto, wszyscy pojechali w miarę równo. No i wielu kierowców, którzy na mecie nie mają dobrego wyniku, no pojechało jednak rewelacyjnie. O tym oczywiście będziemy mówić. Wcześniej miałem taki fajny, jeszcze chwilkę poczekamy, ale wcześniej miałem taki fajny komunikat, czekam na powrót Roberta, bo tak się nazywa konto. No i mówię, no w sumie ja też. Witajcie, witajcie i myślę, że to Grand Prix Rosji jest fajnym przykładem tego, jaki jest ten sezon, że nawet Grand Prix Rosji potrafi być ciekawe, nawet wyścigi, które zazwyczaj bywały mega nudne, teraz przysparzają nam niesamowitych emocji, no bo tak się dzieje, kiedy jest rywalizacja o Mistrzostwo Świata, kiedy jeden i drugi kierowca gdzieś tam się mijają, o dwa punkty ten zdobędzie tu, trzy punkty ten tutaj i tu, i no, wychodzimy z Grand Prix Rosji ze stanem dwa punkty przewagi Hamiltona, to jest rewelacyjna sprawa, de facto no, to są te dwa punkty, gdyby Max był pierwszy, no to tak naprawdę są 3 punkty, gdyby mieli 2. No bo oczywiście musimy pamiętać o tym, że póki co Max Verstappen ma więcej zwycięstw od Lewisa Hamiltona w tym sezonie. No ale to się może jeszcze oczywiście zmienić. No i zaczynamy chyba od czołówki. Taki trochę dałem kontrowersyjny, już widziałem, niektórzy się tam burzyli na blogu, że dałem kontrowersyjny tytuł, że nie uważam, że Lando Norris popełnił błąd. No bo biorąc pod uwagę okoliczności, jasne, to ta decyzja okazała się błędna w kontekście miejsca na koniec wyścigu, w kontekście zdobyczy punktowej, więc ta decyzja, no suma summarum, nie była właściwa. Ale w momencie, kiedy Lando Norris ją podejmował, według mnie postąpił dobrze. Zespół mu powiedział, ja to aż sobie z ciekawości przesłucham, jak McLaren mu komunikował ten deszcz, jakie są przewidywania na to, czy będzie mocniej padało, czy będzie słabiej padało, czy to będzie tylko mrzawka. Od razu zaznaczę, jeżeli oglądacie, to oznaczcie mnie małpką, jeżeli macie jakieś rzeczy do mnie, jakieś uwagi, pytania. Będzie mi łatwiej zauważyć taki komentarz i odpowiedzieć pod koniec live'a na niego. No i Lando Norris mówi, że zespół powiedział mu, że ta mrzawka utrzyma się do końca wyścigu. No to jeżeli mrzawka, no też nie ma takiego dokładnego słowa, no może drizzle, coś takiego w języku angielskim, no to też muszę sobie wysłuchać i ocenić dopiero wtedy. Natomiast widać, że no Lando Norris coś tam mówił po zakończeniu tego wyścigu, że troszkę błędną informację otrzymał od zespołu. Natomiast no mimo wszystko to był w 100% to była jego decyzja, on postanowił zostać. Niektórzy też denerwują się, że shut up krzyknął do inżyniera. Max Verstappen też nie był jakoś mega wylewny w swoich komunikatach i fakt, że powiem szczerze, nie chciałbym być w sytuacji kierowcy wyścigowego, który najpierw sam musi się troszkę zastanowić, sam musi też ogarniać na to, że jak jechać po wilgotnym torze na slickach, a jeszcze do tego cały czas ma w radiu pytania od inżyniera, jak myślisz, co? I u Maxa Verstappena to było bardzo ekstremalne, aż nie nadążyłem pisać, dlatego pewnie jeszcze będę musiał sobie to raz obejrzeć. Niemniej no, nie jest to łatwa sprawa, kiedy musisz tyle rzeczy ogarniać naraz na torze. I Lando Norris powiedział, zostawcie mnie po prostu, zamknijcie się, jadę. Zostaję na torze. Według mnie, biorąc pod uwagę okoliczności, to była słuszna decyzja. Bo Lando Norris chciał jechać, chciał wygrać ten wyścig. Tylko to się liczyło. Nie zależy mu na drugim miejscu, trzecim miejscu. On już na tych miejscach był, on już te podia zgarniał. Teraz w klasyfikacji generalnej kierowców nie walczy o nic. No powiedzmy sobie szczerze, raczej czwarte miejsce ma pewnie jako pewne do Valtteriego Bottasa. No też troszkę stracił dzisiaj ostatecznie, ale no to jest strata teraz 12 punktów, więc no byłoby bliżej. Jasne, to podium jest gdzieś tam w zasięgu. Myślę, że z formą Norrisa jeszcze może się o to podium pobić w klasyfikacji generalnej.
mentalnej, no ale mimo wszystko ważniejsze chyba jest to pierwsze zwycięstwo, otwarcie tego worka ze zwycięstwami, bo nie wiadomo kiedy nadarzy się kolejna okazja, niż jakieś tam próby kunktatorstwa i dojechania na drugim, trzecim miejscu czy czwartym, żeby ostatecznie zdobyć jak najwięcej punktów. Jasne, normalny kierowca, taki, który ma już doświadczenie, który może sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam te punkty zbierać, liczyć, ciułać, pewnie tak by powinien postąpić, ale on chciał swojego pierwszego zwycięstwa. Jest to pewien rodzaj takiego młodzieńczego szaleństwa, powiedzmy, w Formule 1. Jest to coś, co odróżnia tych młodych kierowców, którzy dopiero są na dorobku, którzy chcą pierwszego pole position, pierwszego podium, pierwszego zwycięstwa i tak dalej, tych pierwszych razów, a coś, co odróżnia tych doświadczonych kierowców, że oni potrafią odpuścić, potrafią podjąć mniejsze ryzyko, byleby zostać w wysokich punktach. I ja na miejscu Lando Norrisa, znaczy ja nigdy nie byłbym na miejscu Lando Norrisa, no ale rozumiem jego decyzję i nie uważam, że jakoś bardzo skrewił. Gdyby to było tak, że 5 kierowców jedzie przed nim i on zjeżdża do boku, i on nie zjeżdża do boksów, a wszyscy przed nim zjechali. Jasne, można mieć do niego pretensje, ale jako lider, gdy jedziesz i gdy nie wiesz, co robili inni, no to generalnie jest to bardzo trudne. Również jeżeli chodzi o jechanie samemu, czy jechanie zupełnie przed wszystkimi, no bo wtedy nie widzisz, jakie błędy popełniają twoi rywale, nie widzisz, gdzie ich rzuca, gdzie jest bardziej ślisko, to ty musisz być tym królikiem doświadczalnym, który dopiero pokazuje innym, w którym miejscu toru jest bardziej ślisko, mniej przyczepnie. Dlatego wydaje mi się, że Lando Norris po prostu zaryzykował, podjął ryzyko, które się nie opłaciło i uważam, że dobrze zrobił. Był to błąd, ale uważam, że on dobrze zrobił, bo polował na pierwsze zwycięstwo i ostatecznie McLarenowi też to bardzo nie bruździ, bo utrzymali się bezpiecznie dosyć nad Ferrari w klasyfikacji generalnej. Jasne, można by to liczyć, można by na to patrzeć, ale myślę, że Lando Norris zrobił już w tym sezonie tak dużo i w klasyfikacji konstruktorów, i w klasyfikacji kierowców, że mógł mieć taki bufor zaufania, bufor bezpieczeństwa i mógł sobie pozwolić na taką ryzykowną bardzo decyzję, która ostatecznie się nie opłaciła. Trzeba zaznaczyć, że jechał rewelacyjny weekend od początku do końca, od treningów poprzez przede wszystkim kwalifikacje, no i dzisiejszy wyścig. Nawet widzieliśmy, ja się troszkę tak parsknąłem nawet pod nosem, gdy AWS, ta firma, która przedstawia dane w Formule 1, która tak opracowuje różne statystyki, no nakreśliła nam, że Lewis Hamilton doścignie Lando Norrisa w ciągu 5 okrążeń. No tak się nie stało, zajęło to znacznie dłużej, a i tak nie było żadnej takiej klarownej sytuacji aż do rozpoczęcia opadów, żeby Lewis Hamilton mógł wyprzedzić Lando Norrisa i według mnie, gdyby ten wyścig został wyścigiem suchym, no to Lando Norris dojechałby na pierwszym miejscu, szczególnie, że on mówił, że oszczędzał paliwo w pewnym momencie i też dbał o opony, czyli miał jeszcze zapas na końcówkę tego wyścigu, żeby powalczyć i obronić pozycję lidera z Lewisem Hamiltonem, więc dla niego bardzo pechowo, że to wyszło. Dla nas, dla widowiska, dla roszad w stawce, no to był to genialny moment na rozpoczęcie opadów i to właśnie takich opadów, które nie powodują nagle czerwonej flagi, tylko takich opadów, które zmuszają do myślenia, do podejmowania decyzji strategicznej. Gdyby Lando Norris zjechał na tym samym kółku co Lewis Hamilton, nie ma gwarancji, musiałby podjąć tę decyzję jako pierwszy, nie ma gwarancji, że utrzymałby swoje pierwsze miejsce. Mogłoby być tak, że coś w pitstopie by się zadziało, co pozwoliłoby Hamiltonowi, który pamiętajmy ma troszkę ma przewagę, jeżeli chodzi o stanowisko serwisowe, to Hamilton mógłby wyjechać jako pierwszy i wtedy by wszyscy mówili, że mogli jeszcze jedno okrążenie zostać w tym McLarenie. Gdyby te opady pozostały mrzawką, tak jak dostał informację Lando Norris, no to wszyscy byśmy go chwalili, byśmy mówili, że genialnie zrobił, że podjął rewelacyjną decyzję i tak dalej. I myślę, że ta jedna decyzja, jedna taka żądza zwycięstwa nie powinna przekreślać całego dorobku Lando Norrisa, który pojechał świetnie i który być może zasłużył na zwycięstwo, no ale tak jak w Belgii zasłużył na wygraną w kwalifikacjach i ona nie przyszła za sprawą błędu kierowcy, no tak dostał ją teraz, wczoraj w kwalifikacjach, więc mam nadzieję, że może już w Turcji, pamiętając jaka była pogoda w ubiegłym roku, da się Lando Norrisowi, uda mu się wygrać. No ale ja bym go nie biczował i nie mówiłbym, że zachował się źle, czy postąpił źle, że to był oczywisty błąd. Jak jedziesz jako lider, to nie masz danych. Oczywiście powinien był pewnie zjechać na kolejnym kółku, no ale wtedy to już wiedział, że jest w takiej sytuacji, że co najwyżej trzecie miejsce może sobie zgarnąć i pewnie, no, chociaż może jeszcze gdzieś tam by powalczył z Maxem Verstappenem, chociaż ta różnica bardzo szybko się zmniejszała. Max Verstappen, który dojechał jako drugi, to jest chyba bohater tego wyścigu, no bo startował z 20 miejsca i również jest bohaterem
Ze względu na to, że mieliśmy porównanie, mieliśmy pewien odnośnik do tych, którzy również startowali z takiej odległych pozycji startowych. Zauważcie, Charles Leclerc 19 skończył ostatecznie, no skończył na tym, na którym skończył, no bo też nie zmienił opon, też zrobił tak jak Lando Norris, że bardzo późno czekał na tę zmianę i obaj zjechali na 51. okrążeniu. No ale generalnie nawet przed tą zmianą opon, przed tym deszczem nie był na wysokiej pozycji. Valtteri Bottas, gdzie on był, jak zaczęło padać? Był 14. Miał dużo szczęścia w ocenie całego tego wyścigu, że wyjechał ten, że wyszedł ten deszcz, że Valtteri Bottas był na takiej pozycji, że mógł zjechać w sumie najwcześniej, bo on i Russell zjechali najwcześniej. Jeszcze tam był, nie, przepraszam, Mazepin zjechał najwcześniej, co ciekawe, na 46. okrążeniu, no i to mu się nie opłaciło i Nikita Mazepin dojechał jako 16, czy nawet 17, został na ostatnim miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców, czyli na 21, no bo nie był w stanie osiągnąć miejsca 14, takiego jak Robert Kubica. No ale generalnie widać, że to 48. okrążenie było chyba idealnym do zjazdu, że to nad tym 47., na którym zjechał na przykład Bottas, czy zjechał Russell, no to było minimalnie za wcześnie, bo gdy ja zobaczyłem, że oni zjeżdżają, mówię, kurczę, oni mogą tutaj naprawdę sięgnąć, jeżeli zacznie mocniej padać. Natomiast to jeszcze było kółko, które dało się szybko przejechać na slickach. Potem już w niektórych częściach toru było tak, że nie dało się na tych oponach gładkich jechać. No i po prostu 48. kółko było idealnym momentem na zjazd. I ten zjazd na tym kółku popełnili Verstappen, Sainz, Ricardo. Był też Stroll, no ale Stroll jaki miał wyścig, to wszyscy wiemy. No i oni zjechali najwcześniej i oni na tym zyskali, bo Verstappen, Sainz i Ricardo zajęli miejsca od drugiego do czwartego. Max Verstappen startował z 20 miejsca. Widzimy, ile awansowali inni kierowcy, którzy startowali z końca stawki, chociaż nawet nie z takich odległych pozycji jak on. No i widać, jak rewelacyjnie jechał. Jechałem cały wyścig z Maxem Verstappenem. On bardzo długo skarżył się na opony. On mówił na tych twardych oponach, na których zaczął wyścig, że nie, no tak się nie da jechać. Ja nie mogę skręcać. Nie, ten samochód w ogóle nie skręca. Musimy coś z tym zrobić. A i tak zespół przetrzymał go do połowy wyścigu, do 26. okrążenia, i dopiero wtedy zmienili na opony pośrednie. Twarde, no okazało się, że zużywają się znacznie bardziej niż te opony pośrednie. Okazały się gorszą mieszanką, jeżeli chodzi o długie stinty, niż opony pośrednie, i dlatego no, tu miał duże problemy Max Verstappen. Ostatecznie udało mu się zająć drugie miejsce i to jest no niesamowite, bo on się sam cieszył. Zazwyczaj jak przegrywa z Lewisem Hamiltonem, to jest wściekły. Natomiast on się sam cieszył. Mówił, że to był niesamowity wyścig, że drugie miejsce to jest praktycznie żadna strata, biorąc pod uwagę to, z jakiej pozycji startowali. To podkreślił też Christian Horner po zakończeniu wyścigu, że oni są naprawdę szczęśliwi, ponieważ no, z 20 miejsca awansować na drugie i stracić do Lewisa Hamiltona tylko 7 punktów karze przesunięcia o 3 pozycje na starcie przy wymianie silnika, no to jest niesamowita sprawa. Lewis Hamilton wygrał, osiągnął swoje setne zwycięstwo w karierze, to jest wynik niesamowity i możemy mieć różne postrzeżenia tego, znaczy różne możemy postrzegać tego kierowcę, możemy go lubić, możemy go mniej lubić, możemy w ostatnich latach szczególnie troszkę dziwić się na to, co robi poza torem, natomiast jest genialnym kierowcą, który miał bardzo dużo szczęścia, który temu szczęściu umiał pomóc, który umiał sobie wywalczyć miejsce na torze, na przykład rywalizując z Fernando Alonso w swoim pierwszym roku. Już w tym pierwszym roku zaznaczył swoją pozycję w Formule 1, powiedział: ja tu jestem po to, żeby walczyć o zwycięstwa i nie interesują mnie żadne ustawki, chyba że to są ustawki pode mnie, no tak jak dzisiaj mieliśmy miejsce to w Mercedesie. No bo Valtteri Bottas dzisiaj dojechał na 5. miejscu, tak jak powiedziałem, on miał dużo szczęścia, że w odpowiednim momencie zmienili opony, że ten deszcz wyszedł, bo inaczej byłby blamaż i dzisiaj po raz kolejny, jutro oceny w Autosporcie i tych innych mediach byłyby około trójki za cały weekend wyścigowy, może troszkę więcej, biorąc pod uwagę te kwalifikacje całkiem niezłe, powiedzmy, czy wcześniejszą formę w treningach. Natomiast no, mimo wszystko to 5. miejsce ratuje mu dzień i sprawia, że no, nie będzie tak bardzo krytykowany, no ale generalnie nie był w stanie wyprzedzać tak jak Max Verstappen. Maxowi Verstappenowi to on w ogóle, nie wiem, chyba nie był zainteresowany obroną. Troszkę chciał zagrać na nosie Mercedesowi, czy po prostu aż tak nie ogarnął, że Max może go tam wyprzedzić. Fakt, że Max zrobił to świetnie i miał przewagę, no ale mimo wszystko Max potem skarżył, że za innymi samochodami trudno jechać, inni kierowcy też to zgłaszali, a Valtteriego Bottasa just like that minął. I to jest coś niesamowitego, coś, co też pokazało, jak bardzo w łeb wzięła ta strategia Mercedesa, to poświęcanie Valtteriego Bottasa. I oni mówią, że to była decyzja strategiczna, tłumaczą, że w piątek miał jakieś problemy z tym silnikiem, dlatego w sobotę zamontowano stary, dlatego nie był tak szybki w kwalifikacjach i dopiero na niedzielę podjęto decyzję, że jednak zmienią mu na 5. jednostkę w tym sezonie. Jednostkę przecież zmieniali nową, którą dostał na Monce, więc
dwa wyścigi z rzędu dostaje ten nowy silnik, no i nie jest w stanie zupełnie tego wykorzystać Valtteri Bottas, oczywiście teraz w Grand Prix Rosji, więc mówię, deszcz mu bardzo uratował skórę, ale generalnie no, widać było, co Max Verstappen, a przecież Mercedesy są znacznie szybsze na tym torze i tempo miały znacznie szybsze, więc widać, co Max Verstappen był w stanie zrobić wolniejszym autem od Mercedesa, a czego nie był w stanie zrobić Valtteri Bottas, chociaż z drugiej strony też warto zauważyć, że Valtteri Bottas miał inaczej ustawiony samochód na ten weekend niż Lewis Hamilton. Lewis Hamilton mówił, że oni tak robią, że ustawiają różne specyfikacje, na przykład tylnego skrzydła, żeby to jeden miał większy docisk, drugi mniejszy. Valtteri Bottas zjechał w ten weekend z dużym dociskiem, co no niestety mu ostatecznie w wyprzedzaniach w wyścigu nie pomogło, bo Max Verstappen jechał z dociskiem niskim, z tylnym skrzydłem ustawionym tak, żeby generował mniejsze opory na prostych, no i to dało efekt w postaci tych efektownych wyprzedzań, które Max Verstappen uskuteczniał przez prawie praktycznie cały wyścig. Wielkie brawa dla niego, bo pokazał, że jest wielkim kierowcą. Tutaj troszkę bardzo zmieniła się optyka, jeżeli chodzi o postrzeganie Bottasa i Pereza, czyli tych drugich kierowców Mercedesa i Red Bulla na koniec tego wyścigu, no bo zauważmy, że Sergio Perez jechał po trzecie miejsce, a tam jeszcze był ten jego pit stop. I nad tymi pit stopami, jak już przy tym temacie jestem, warto się pochylić, bo zauważcie, jakie wyglądały te pit stopy nieudane, najbardziej nieudane Daniela Ricciardo i Sergio Pereza. Obaj stali po około 8-9 sekund na stanowisku serwisowym, a tam nie było widać, żeby coś mechanicy jeszcze dokręcali, coś było, może u Sergio Pereza troszkę bardziej, ale u Daniela Ricciardo zupełnie nie. I wydaje mi się, że to jest pokłosie tych nowych wytycznych dotyczących zmiany opon, tych regulaminów, które wprowadziło FIA od Grand Prix Belgii, one obowiązują, że tam musi być zielony znak, zielonego światełka na wszystkich systemach, dopiero kierowcę można wypuścić. No i tak stali sobie w tym McLarenie, patrzyli na siebie, no ja zmieniłem opony, o co chodzi, że jeszcze nie ma zielonego światełka. No i nie mogli go wypuścić, bo by była kara. No i przetrzymali go 8 sekund, przez to Daniel Ricciardo bardzo dużo stracił. Sergio Perez też bardzo dużo stracił na swoim pitstopie. Gdyby nie ten pitstop, on wyjechałby na trzecim miejscu, jechałby na nim bez problemu pewnie do końca wyścigu, no znaczy może nie do końca wyścigu, a do momentu, kiedy zaczęły się te opady deszczu. On zmienił na 50. okrążeniu, tak jak na przykład Fernando Alonso opony, no ale nie ogarnął po prostu i skończył ten wyścig za Kimim Raikkonenem, czyli na miejscu 9. Więc generalnie z 3 spadł na 9, a Valtteri Bottas z 14 przesunął się na 5 dzięki tym opadom deszczu i to nam bardzo zaburza też optykę patrzenia na występy, bo Sergio Perez jechał bardzo dobrym tempem. Gdyby nie słaby pit stop, gdyby nie te opady, on byłby na 3 miejscu w tym wyścigu, co by było rewelacyjnym rezultatem, biorąc pod uwagę 9. pozycję startową dopiero, więc no szkoda, ale ten wyścig nie ułożył się po jego myśli. Myślę, że w Red Bullu nie mogą mieć do niego pretensji. Jeżeli mowa o Danielu Ricciardo, no to 4. miejsce myślę, że też jest dobrym wynikiem, takim, które wziąłby w ciemno przed tym wyścigiem. Oczywiście pomogła strategia, pomogły te opady, no ale wolny pit stop też nie pomógł, więc generalnie to był też bardzo dobry wyścig Daniela Ricciardo. Widać, że McLareny miały tu tempo i przyjemnie się patrzy na taki zespół, który jest w stanie rywalizować jak równy z równym z Mercedesem, z Red Bullem, no bo na tej pozycji mniej więcej chcielibyśmy widzieć McLarena, no i chcielibyśmy, żeby się włączyli w przyszłym roku do walki o tytuł. 6. miejsce to jest Fernando Alonso. Wszyscy się spodziewali i w sumie słusznie, że Fernando Alonso tutaj na starcie wystrzeli. Oczywiście wystrzelił, ale w tym drugim zakręcie przestrzelił, no i ostatecznie musiał objechać tą wytyczoną drogą. Potem musiał przepuścić kilku kierowców, żeby znaleźć się na tej pozycji, na której powinien być bez tego ścięcia toru, ale i tak pojechał bardzo dobry wyścig, z którego może być zadowolony i wyścig, w którym też trochę się działo, no przecież wyprzedził Maxa Verstappena na torze, co jest zawsze dość trudnym zadaniem i dość rzadkim wydarzeniem. I myślę, że Fernando Alonso, który jechał na szóstym miejscu też przed tym całym zamieszaniem, nie, przepraszam, troszkę niżej, na 4. miejscu, przepraszam, on jechał na 4. miejscu przed tym całym zamieszaniem z opadami deszczu, więc to też był rewelacyjny jego występ, szczególnie biorąc pod uwagę to, że Esteban Ocon był na 12. miejscu, ostatecznie Ocon dojechał na miejscu 14. To też, to zamieszanie też mu nie pomogło, bo on zmienił opony dopiero na 50. okrążeniu, no ale Fernando Alonso zaliczył fenomenalny występ po raz kolejny, odstawił znacznie swojego partnera z zespołu i 6. miejsce myślę, że może być w pełni z tego zadowolony.
Na mecie miejsce siódme miał Lando Norris, ale nie wiem jeszcze, czy nie dostanie kary, bo tam sędziowie zajęli się tym jego wjazdem do boksów. Jeżeli by dostał karę, zaraz sprawdzę, czy nie przyszły żadne wiadomości, no to ma już 8 punktów obecnie na swoim koncie i musi uważać, bo jeżeli dojdą mu kolejne, no to wtedy będzie bardzo blisko bana na cały jeden wyścig. I wtedy któryś z kierowców rezerwowych McLarena, oficjalnie to są Stoffel Vandoorne i Nyck de Vries, ale nieoficjalnie nie wiemy, kogo tam wsadzą, mógłby się bardzo ucieszyć z dodatkowego startu w Formule 1. Natomiast myślę, że Lando Norris ostatecznie dostanie tylko reprymendę, no bo trzeba wziąć pod uwagę to, jak trudne to były warunki i to, co podkreślił bardzo fajnie, jest zresztą komentując, Daniel Kwiat jest czasem gościem w studiu po Formule 1 po zakończeniu wyścigu, to komentuje tak troszkę topornie, ale dość trafnie i bardzo szczerze te poczynania kierowców, no i powiedział, że jasne, sędziowie mogą mu dać karę, ale co było bardziej niebezpieczne, zostanie na slickach w tych warunkach na torze i jechanie, próba jechania okrążenia całego po tym przestrzeleniu, po tym przejeździe przez linię wjazdu do boksów, czy jednak zjechanie do boksów mimo zakazu w niewłaściwym miejscu i powrót na tor na bezpieczniejszych oponach po prostu. No, oczywiście, że ten powrót na bezpieczniejszych oponach i myślę, że tu się skończy tylko na reprymendzie, zresztą byłoby to w takim duchu tego sportu. Na miejscu ósmym Kimi Raikkonen, no i Alfa się może bardzo cieszyć, bo cztery punkty to jest ich najwyższy dorobek punktowy. Oni dotychczas mieli tylko 3, Raikkonen miał 2, Giovinazzi miał 1 punkt, teraz aż 4 punkty zgarniają, no tylko jest mały szkopuł, bo Williams tych punktów ma już 23, co sprawia, że Alfie będzie bardzo trudno dogonić to ósme miejsce w klasyfikacji generalnej. Kimi Raikkonen bardzo dużo skorzystał, bo on jechał na 14 miejscu przed tym zamieszaniem z deszczem. Zmienił opony na okrążeniu 47, czyli podobnie jak Valtteri Bottas, jako jeden z najwcześniejszych. No i to okazało się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu był w stanie awansować nawet na siódme miejsce, bo jechał na siódmym, ale Lando Norris odzyskał tę pozycję na ostatnim okrążeniu, więc dobry wyścig Kimiego Raikkonena pod tym względem, że no ogarnął. Natomiast ostatecznie no to jechał bardzo niedaleko Giovinazziego, który przecież startował znacznie dalej niż Kimi Raikkonen, bo Kimi Raikkonen po tych wszystkich przesunięciach chyba ruszał z 14, ale czy z 13 miejsca, Giovinazzi ruszał z miejsca 17, więc to też nie można za bardzo chwalić Kimiego za te punkty, bo trochę się trafiły przypadkowo, no ale z drugiej strony trzeba było tę sytuację wykorzystać, no i wreszcie Alfa zrobiła to, co zapowiada przed każdym weekendem wyścigowym, wykorzystali okazję nadarzające się na torze, zaryzykowali, kiedy no nie mieli nic do stracenia, bo jechali na 14 miejscu, zjechali jedno okrążenie wcześniej niż większość, no i to się opłaciło, bo są punkty, 4 punkty, no ale tak jak mówię, George Russell dzisiaj z jednym punktem, więc tylko 3 odrobione przez Alfę do Williamsa, także potrzebują jeszcze 7 takich wyścigów, czyli wszystkich do końca sezonu, żeby tam powalczyć w klasyfikacji konstruktorów, no raczej się to nie uda, ale w tym szalonym sezonie Formuły 1, czemu nie, być może ostatecznie też tak będzie to możliwe. George Russell, wspomniany przed chwilą, miejsce 10, on zaliczył bardzo ciekawy wyścig, co prawda, gdy zaczynała się ta loteria z oponami, on był już poza punktami, był na 11 miejscu, natomiast no mimo wszystko trzeba docenić, że ładnie ogarnął start, bardzo długo jechał na trzecim miejscu, blokował wszystkich innych, nie było szansy, żeby go wyprzedzić, no potem tempo Williamsa znacznie spadło, oni są bardzo wrażliwi, ten bolid jest bardzo wrażliwy nie tylko na warunki, ale też na wiatr, no i też na opony i widać, że na tej pierwszej oponie, na której jechał, czyli na oponie pośredniej, znacznie lepiej się George'owi Russellowi jechało, potem bardzo długi stint, bo aż 34 okrążenia na oponie twardej, no i na koniec zjechał po te opony przejściowe. Bardzo dobra decyzja, jeden punkt uratowany przez Williamsa. Trzeba przyznać, że tempo mają i taka Alfa obecnie do nich nie ma podejścia, no ale tutaj troszkę brakło szczęścia, a i też tego tempa, no ostatecznie w kontekście walki o punkty z takimi zespołami jak Alpine, z Astonem Martinem, przy braku jakichś innych wycofań, no to po prostu było zdecydowanie za mało. Na pewno będzie dużo rozmów w Astonie Martinie, 11 i 12 miejsce na mecie tego wyścigu, no bo warto zauważyć, że oni się tam zderzyli. Lance Stroll był taki obrażony podczas rozmów z mediami po tym wyścigu, nie chciał się za bardzo wypowiadać. Odpowiadał półsłówkami, jednym słowem, czy maksymalnie jednym zdaniem. Trzeba było z niego dużo wyciągać, ostatecznie dziennikarze podziękowali mu za rozmowę. Natomiast Sebastian Vettel był znacznie bardziej rozmowny, no i powiedział, że no to pewnie było nieporozumienie, że się zderzyli, bo pewnie Lance go nie widział, nie spodziewał się, że tam będzie ścisnął do ściany z Sebastiana Vettela. Dobrze, że to tylko tak skończyło, bo mógł być znacznie poważniejszy wypadek, no ale
No mają sobie do pogadania, bo to nie jest pierwsza sytuacja w tym sezonie, kiedy Astony gdzieś tam walczą i gdzieś tam się uszkadzają wzajemnie, a do tego nie powinno dochodzić. I widzieliśmy już po zakończeniu wyścigu, że Lawrence Stroll rozmawiał z Sebastianem Vettelem i tam pewnie jakaś pogawędka na temat tego całego zamieszania była. Pierre Gasly to jest kolejny rozczarowany w tym całym zamieszaniu. Jechał na 10. miejscu, gdy zaczęły się zmiany opon, no a ostatecznie ukończył na 13. No nie jego wyścig. Takie weekendy muszą się zdarzać, nie zawsze będzie bezbłędny, rewelacyjny, nie zawsze wszystko będzie szło po jego myśli. Myślę, że i tak Yukiego Tsunodę odstawił się. Yuki Tsunoda 17, stracił prawie okrążenie do Gasly'ego, więc to była ogromna strata. No i no tyle może dzisiaj wyciągnąć wniosków Pierre Gasly, że musi jednak w tych kwalifikacjach zawsze startować wyżej, bo w wyścigu po prostu Alfa Tauri aż takiego dobrego tempa nie ma. Ferrari, no o tych Ferrari trzeba powiedzieć. Pominąłem Carlosa Sainza wcześniej o trzecie miejsce. To jest piąte jego podium w Formule 1, ale po raz trzeci stanie na nim faktycznie, bo dwa razy dotychczas dowiedział się post factum, że stanął na podium w wyniku kar innych kierowców. Natomiast no, trzeba docenić też niezły występ i tak jak wszyscy się spodziewaliśmy, czy większość z nas spodziewała się, również ja, że jednak Charles Leclerc będzie lał tego Carlosa Sainza, tak no, niezbyt się to lanie udaje Charlesowi Leclercowi. W klasyfikacji generalnej Leclerc ma już tyle samo punktów, co Carlos Sainz, wyprzedza go tylko dzięki lepszym wynikom, więc widać, że no jeszcze jest tutaj dość sporo do poprawienia ze strony Charlesa Leclerca, bo miał być liderem tego zespołu, miał przecież dostał taki długi kontrakt z Ferrari do 2024 roku, a póki co nie widać tego przywództwa. Być może to za młody kierowca, żeby stał się takim prawdziwym liderem zespołu, być może jeszcze potrzeba mu przy jego charakterze troszkę otrzaskania, żeby takim prawdziwym liderem się stał. Póki co na takiego lidera zaczyna wyrastać Sainz, który jest tam, gdzie powinien być w takich kluczowych sytuacjach. Dzisiaj trzecie miejsce. Jasne, Leclerc startował z końca i ostatecznie to jego 15 miejsce, no wiadomo, też nie zmienił opon, też zaryzykował tak jak Lando Norris, bo był na miejscu 8, przepraszam, był na miejscu 5 przed tym całym zamieszaniem, więc to też był dobry wyścig w jego wykonaniu, ale no nie podjęli dobrej decyzji, więc tutaj kolejny taki przykład, że Carlosa Sainza będziemy oceniać rewelacyjnie, natomiast gorzej będziemy oceniać Charlesa Leclerca, ale ten wyścig niezły w jego wykonaniu. Trzeba zauważyć, że Ferrari nie ma łatwego bolidu do prowadzenia i zazwyczaj nie podejmują dobrych decyzji, chociaż tym razem namawiali Leclerca na zjechanie do boksów i to była jego decyzja, żeby został na tych oponach, co się ostatecznie nie opłaciło. Giovinazzi 16, no cóż, chyba nie trzeba dużo komentować. Ta walka o utrzymanie miejsca w Alfie udawała się tylko wtedy, kiedy partnerem był Robert Kubica, natomiast tym razem no, taki wyścig do zapomnienia dla Antonio Giovinazziego. No i w Hasie jeszcze dość ciekawa sytuacja, bo tuż po tym, jak Mick Schumacher odzyskał swoje miejsce na torze, wyprzedził Nikitę Mazepina, no to dostał polecenie, że no jest jakaś awaria, Mick, i musimy zjechać, bo to będzie coraz gorzej, to już nie pojedziesz pan, zjeżdżaj do boksów. I tak zauważcie, że zarówno w pierwszym treningu, jak i w drugim Nikita był wyżej, co się nie zdarza. No być może po prostu kontrakt obejmował wyższe miejsce w Grand Prix Rosji dla Nikity Mazepina i trzeba było go wykonać. Nie wiem, to tak pół żartem, pół serio, chociaż dziwne różne rzeczy Formuła 1 już widziała. Okej. Właśnie, no to od razu zacznę od końca, bo przy Lando to nie był błąd Lando, tylko błąd zespołu, że pozwolił mu na samowolkę. I tak, i nie. Zależy, jak bardzo chcemy wkraczać w te decyzje. Przy Maxie Verstappenie było tak, że zostawiamy cię z tym sami. To będzie twoja decyzja. Kiedy chcesz zjeżdżać na Intery, zjeżdżasz na Intery, uprzedź nas tylko i już. No i Max Verstappen podjął bardzo dobrą decyzję, więc tu zabrakło po prostu troszkę. Natomiast no, zawsze to musi być decyzja tego, kto siedzi w kokpicie. No zespół nie może mu wcisnąć pit limitera na torze i powiedzieć, zjeżdżasz teraz do boksów, więc nie ma możliwości wymuszenia tego. No jasne, nawet w kontrakcie, więc po prostu teoretycznie powinien słuchać komunikatów, ale ostatecznie zdecydował się, że zrobi po swojemu i pewnie on najbardziej na tym stracił, ale oczywiście zespół też. Tak, no ja mówię, w obecnej sytuacji nie ma co krytykować Lando Norrisa, bo podjął decyzję na podstawie informacji, które miał, na podstawie tego, co chciał osiągnąć, jakie miał zakładane cele, bo to też jest niesamowicie ważne w kontekście podejmowania decyzji. Jeżeli chcesz, nie wiem, wygrać 2 miliony, to nie grasz w zdrabki lotto, tylko stawiasz dużego lotka, tak? No to mniej więcej taka skala, bo na zdrabce wygrasz 200 zł, które ci nic nie da, a tak to no to grasz w lotto. Nie wiem, czy to jest dobry przykład, no ale mimo wszystko podejmujesz większe ryzyko, biorąc pod uwagę to, że może się nie udać, ale chcesz głównego celu, czyli zwycięstwa w przypadku Lando Norrisa. Norris załamany, tak.
Gdyby Lando zjechał, może by utrzymał P1. Musiałby zjechać dokładnie na tym samym okrążeniu, liczyć na to, że nie będzie żadnych problemów podczas pitstopu, a McLaren jakimiś asami, jeżeli chodzi o pitstopy, nie są. No i też potem utrzymać się przed Lewisem Hamiltonem, a nie wiadomo jak te, no te warunki, no Lando jest dobry w takich warunkach, więc pewnie jeżeli by wyjechali w takiej kolejności na torze, pewnie byłby w stanie to utrzymać, no ale to jest tylko gdybanie. Okej. Okay. Nie, co to za menora na szafie? Nie, to ja jestem dzisiaj gościnne studio u teściów, także nie, menora to 7 ramion chyba powinna mieć, a to jest nie wiem jaka. Także nie znam się, nie, także sorry, jeżeli coś się ten. Lando w wywiadzie wcale nie był taki bardzo załamany. Tak, no to jest generalnie bardzo pozytywny chłopak, który zazwyczaj załamanie kierowców, czy takie bardzo słaby humor, to się objawia tym, że oni tam rzucają bami, denerwują się. Natomiast Lando był spokojny, nawet się uśmiechał do Lewisa Hamiltona, no bo siłą rzeczy nie przegrał tytułu, nie stracił pewnego zwycięstwa w takim sensie, że popełnił jakiś błąd na torze, rozwalił się. No po prostu podjął złą decyzję. Natomiast myślę, że on wyciągnie dobre wnioski i to jest taki kierowca, który, no jak widzimy, potrafi się uczyć na błędach. I generalnie tak, no on to bierze na siebie, nie szuka jakiejś bardzo winy w zespole i myślę, że akurat nie musimy się o niego obawiać po tym całym zamieszaniu. Okej. Okay. Jak oceniam weekend Guanyu w Formule 2? No fatalnie oceniam weekend Guanyu, bo zrobił najgorsze, co mógł. Najpierw wyspinował i zakończył swój wyścig na okrążeniu formującym w pierwszym wyścigu, drugiego wyścigu nie było, potem dzisiaj w wyścigu też nie ogarnął zupełnie na starcie. Jasne, tam był kontakt minimalny w drugim zakręcie, no ale siłą rzeczy stracił, spadł na ósme, ostatecznie też dużo stracił punktów do Piastriego, który wygrał. No i to jest trochę taka sytuacja, jak być może była w ubiegłym sezonie z Mikiem Schumacherem, który też raczej tak punktował po prostu, no to Guanyu Zhou też liczył na to punktowanie, ale Piastri jest za dobry na przeniesienie na takie punktowanie. I tutaj od razu wyjaśnię, Guanyu Zhou jest oczywiście faworytem do miejsca w Alfie. Najbardziej bym chciał, żeby to Robert Kubica trafił tam jako kierowca podstawowy. Jeżeli nie miałby to być Robert Kubica, to wolałbym tam innego kierowcę niż Guanyu Zhou, no ale pewnie kwestie sponsorskie zdecydują, jeżeli padnie wybór na Guanyu Zhou, no i wtedy oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, co się stanie z Oskarem Piastrim, który chciałby jeszcze kontynuować w starty w Formule 2, a nie będzie mu to dane, jeżeli zgarnie teraz tytuł. A generalnie fajnie, żeby by było, gdyby takie talenty jak Piastri, które wygrywają Formułę Renault, Formułę 3, Formułę 2 w debiutanckich sezonach, miały okazję też sprawdzić się w Formule 1. Natomiast mówię, no marzymy o Robercie Kubicy, jeżeli się to nie stanie, to trzeba będzie po prostu wybrać mniejsze zło. Natomiast według mnie Robert ma, no, ma cały czas szansę, tak jak on mówi, ja tutaj nie zamierzam pisać jego słów na nowo, wystarczy przeczytać i posłuchać, co on mówi i do tego Was odsyłam, ja nie będę tutaj tego komentował, czy wyciągał, próbował wyciągać jakichś ukrytych słów, jest tak, jak mówi Robert. Dobra, dyrektywy o pitstopach. No ja mam nadzieję, że to zostanie zbadane, że trochę się będzie mówiło o tych pitstopach dzisiaj Ricardo i Pereza, no bo jeżeli to rzeczywiście był jakiś problem z tym sygnałem, że system nie wysyłał że informacji, że wszystko jest skończone, no trzeba nad tym popracować, bo komuś może się po prostu wyścig przez to nie udać. To mówimy o Danielu Ricardo, ale gdyby taki błąd systemu zdarzył się na przykład u Verstappena czy Hamiltona, no to ile by było gadania ze strony Hornera albo Toto Wolffa, więc no trzeba się na pewno temu przyjrzeć, co było przyczyną, na pewno to będzie badane i zobaczymy. Robert wyraźnie powiedział, że dużo zależy od Orlenu. No, bardzo dużo zależy od Orlenu, Rafał, i Robert zdaje sobie z tego sprawę i teraz no, czekamy, jakie decyzje zostaną podjęte w Orlenie i to też nie jest tak, że Orlen może sobie podjąć decyzję i ona zostanie w 100% wykonana, bo z tego, co ja wiem, to same pieniądze nie wystarczą i musi pójść za tym jakaś tam, powiedzmy, polityka. Tak to nazwijmy, tak jak już wielokrotnie w przypadku Roberta Kubicy było. Kuba Esz, no to wymień mi nie pay driverów w obecnej Formule 1. Jest ich niewielu, a wiemy w jakiej sytuacji znalazł się Robert Kubica po sezonie w Williamsie i ja akurat nie mam tutaj zamiaru, jasne, no, większość kierowców, Lando Norris też jest pay driverem, a potrafimy o tym zapomnieć w świetle świetnych wyników. I tyle. Ważne w jakim stylu to robisz, na pewno nie w takim stylu jak Nikita Mazepin i tyle. Dobra.
Stroll ma 10 sekund kary. Bardzo, bardzo słusznie. Zresztą, czy mu to coś zmienia? Sprawdźmy. Oj, na pewno mnóstwo mu to zmienia. Bo Lance Stroll w efekcie takiej kary spadnie za Sebastiana Vettela. No to mu dużo zmienia naprawdę. To oczywiście kontakt z Pierre'em Gasly'em. Podejrzewam, że za to jest ta kara. Dzięki Łukasz za informację. Co z umową Alfa Ferrari, która mówiła, że drugi fotel dla kierowcy juniora Ferrari. Daniel, ta umowa już nie obowiązuje. Alfa ma w tym roku taką umowę sponsorską, która no nie daje im możliwości obsadzania jednego miejsca juniorem Ferrari w Alfie Romeo, no i tyle. Po prostu może sobie Alfa wybrać. Oczywiście zawsze lepiej być w dobrych stosunkach z producentem Twojego silnika i nie podpalać mu, natomiast no, Alfa musi zważyć te interesy i co im się bardziej opłaca. Czy trzymać się tego juniora Ferrari, co jest raczej mało prawdopodobne, bo nie widać, żeby któryś z juniorów Ferrari był na pole position w starciu do Alfy, czy po prostu pójść w innego kierowcę i minimalnie nadwyrężyć tę umowę z Ferrari, która wcale nie musi być jakąś umową bardzo długoterminową, bo jeżeli by wybrali juniora Alpine, Renault, no to wtedy mogą przejść na silniki Renault od 2023 roku, co też nie będzie łatwe, no bo trzeba bolid jednak na nowo skonstruować. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Nie będziemy przedłużać, chyba na wszystkie pytania odpowiedziałem. To był bardzo ciekawy wyścig, oby więcej takich, które nie są ciekawe, bo dwóch się rozbiło, trzech, nie wiem, wypadło i tak dalej, i mieliśmy czerwoną flagę, i ten zmienił, i ten się naprawił, a ten to nie, i tak dalej. Tylko po prostu mieliśmy ciekawe widowisko, gdzie trzeba było pokazać umiejętności jazdy na suchym, na mokrym, trzeba było wykazać się zmysłem, trzeba było zaryzykować. I o to chodzi w Formule 1. I takie wyścigi jak dzisiaj. Ja pamiętam z tych lat, kiedy dwie dekady temu już jeździł Robert Kubica i te wyścigi były naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Czy mógł się rozbić z Lewisem Hamiltonem? No pewnie, że mógł. No, zawsze może się zdarzyć. Red Bull drugi wyścig z rzędu zabiera w głupi sposób podium Sergio Perezowi. No tu, no to prawda, no, ściągnęli go za późno i warto zauważyć, Sergio Perez miał wyrzuty takie delikatne, na tyle, na ile Sergio Perez może mieć wyrzuty do Red Bulla, ale powiedział po wyścigu, że on chciał zjechać dwa okrążenia wcześniej, ale zespół mu na to nie pozwolił. Nie, przepraszam. Sergio Perez jechał na okrążeniu, tak, 50, więc sugerował to wcześniej. To samo powiedział Valtteri Bottas i to jest takim jeszcze większym przekąsem, bo Bottas powiedział, że chciał zjechać jeszcze jedno okrążenie później. On i tak zjechał na 47, więc gdyby zjechał na 46, to mówi, że jeszcze bardziej by mu się to opłaciło. No nie wiem, no ale mimo wszystko wyszło na jego, bo piąte miejsce dla Bottasa to jest super. Okej, Hamilton profesor, no trochę tak i trzeba go docenić. To nie jest tak, że możemy sobie mówić, że to jest zły kierowca. Nie, to jest świetny kierowca, który miał po prostu też bardzo dużo szczęścia, który temu szczęściu pomagał, który potrafił też zawalczyć o swoje, potrafił ustawić pod siebie zespół i tyle. No, to trzeba sobie umieć wywalczyć. Dlatego o ile ja nie chcę kolejnego tytułu dla Lewisa Hamiltona, o tyle doceniam go i szanuję go za wyniki na torze, za jazdę i za świetne ogarnięcie w takich wyścigach jak na przykład dzisiejszy. A jak myślę, czy wpłynęło to na decyzję Alfy? Mówisz o Zhou. Nie, myślę, że nie. Jeżeli Guanyu Zhou był z góry planowany, no to wydaje mi się, że to mogło jedynie sprawić, że ten rachunek za Guanyu Zhou będzie wyższy wystawiony chińskim sponsorom i że na przykład stracą tą chińscy sponsorzy tą kartę przetargową, że chcieli Guanyu Zhou na dwa lub więcej sezonów. Mówię, jeżeli to było z góry założenie, że Guanyu Zhou ma trafić do Alfy i tylko to przeciąganie terminu, te słowa Freda Vassera, który mówił, że no chce zobaczyć, co się wydarzy w Formule 2, na początek października powinniśmy mieć jaśniejszy obraz, to ten jaśniejszy obraz wygląda tak, że Guan Yu ma 35 punktów straty do Piastriego na 6 wyścigów przed końcem i tylko 5 punktów przewagi nad Pucher, co jest praktycznie niczym, biorąc pod uwagę to, ile podczas weekendu wyścigowego można zdobyć punktów. Jeszcze do zdobycia jest co prawda chyba 140 punktów w tych wszystkich wyścigach, no ale mimo wszystko ta przewaga Piastriego już się wydaje nie do zniwelowania, więc jeżeli Fred Vasseur chciał jaśniejszego obrazu, to raczej go nie dostał, albo ten jaśniejszy obraz jest taki, że Guan Yu raczej no, nie zasłużył na to miejsce, więc wydaje mi się, że to Fred trochę popadł w pułapkę swojej dyplomacji, jeżeli tutaj coś chciał ugrać. Natomiast no zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli tam walka rzeczywiście trwa i pamiętajmy o tym, co Robert Kubica powiedział, działo się w 2017 roku. Jeżeli walka tam cały czas trwa, to na pewno ten weekend nie pomógł Guanyu Zhou, choćby medialnie, żeby dostał miejsce w Alfie. Tak.
Bottas na ulubionym torze jechał jak knop. No to, to może i tak. Na początku na pewno nie powinien był puścić. No nie, no jechał słabo. No jechał słabo, bo gdyby nie to zamieszanie z oponami, to by był 14. Więc tak, to był fatalny wyścig Valtteriego Bottasa, który no, po prostu cudem trochę mu się upiekł. I tyle, piąte miejsce. Dobra, słuchajcie, jeszcze patrzę. Robert będzie podstawowy, a Chińczyk będzie się przyglądał i uczył. No tak, Rafał, tylko że Fred Vasseur sobie chce przeszykować Teo Pucher na 2023 rok i tu jest cały pies pogrzebany i tu jest ta walka z Guan Yuzhu i jego sponsorami, że oni wiedzą, że jak podpiszą umowę na rok, to Guan Yuzhu wylatuje po roku i będzie sobie musiał szukać miejsca gdzieś indziej, a Fred Vasseur bierze do swojego zespołu Teo Pucher, więc to jest ta kość niezgody, którą trzeba na pewno tutaj zgryźć. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję za śledzenie całego weekendu wyścigowego. Oczywiście on się jeszcze nie kończył, bo będą stenogramy Maxa Verstappena, będzie stenogram tego, którego wybierzecie, będą podsumowania, będą wypowiedzi, będą komunikaty radiowe, będą też onboardy, galerie, wszystko, co się da, żeby jak najpełniejszy obraz tego weekendu mieć. Teraz mamy 2 tygodnie przerwy, w przyszły weekend nie ma żadnego wyścigu, który nas najbardziej interesuje, czyli nie ma LMS-u, nie ma Formuły 1, będą inne serie, oczywiście też będziemy je śledzić i Polaków, na przykład w ten weekend Filip Kamieniarz był trzeci w wyścigu Euroformuły Open, w bardzo deszczowym wyścigu, więc generalnie będzie się działo, no ale mimo wszystko mamy takie 2 luźniejsze tygodnie, ja nie wiem co ze sobą zrobię, no ale będzie czas, żeby te wszystkie teksty opublikować. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, będę wdzięczny za łapki w górę, za subskrybowanie kanału, kliknijcie dzwoneczka, wtedy będziecie mieli powiadomienia o każdym nowym live'ie, a w tych obecnych czasach to wszystko może się wydarzyć w każdej chwili, więc warto takie powiadomienie otrzymać, żeby nie przegapić żadnego vloga. No i dziękuję za wsparcie na Patronite, na Buy Coffee, tu na YouTubie. Widzimy się na blogu. Mam nadzieję, że teraz w trochę innej formie o czymś innym sobie pogadamy. Trzymajcie się. Cześć.